Cześć. Cieszę się, że Kościół Dziecięcy wywołuje w was entuzjazm, a jak entuzjazm do kazania. No. Mój entuzjazm jest duży. Ja dzisiaj będę mówił o swoim najlepszym przyjacielu, więc szykujcie notatniki, bo będzie dużo wersetów, bo o nim można opowiadać długo, długo. Ale obiecuję, że nie spędzimy tutaj całego dnia. Postaram się skomasować to w najbliższych 3 godzinach. Jesteśmy w serii 7 kościołów objawienia. Objawienia, które jest czasem nazywane apokalipsą, zamiennie. I to słowo kojarzy nam się bardzo strasznie. Nasza kultura przedstawia je jako coś bardzo negatywnego. Ale dla nas, ludzi wierzących, to jest wspaniała księga, niosąca niesamowite obietnice. I na pewno nic strasznego dla nas, ludzi wierzących, ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, nic strasznego z tej księgi dla nas nie wynika. A wręcz odwrotnie, ta księga, ta konkretna, ostatnia księga Biblii niesie ze sobą bardzo konkretne, bardzo dobrze zaadresowane, niesamowite błogosławieństwo. Bo jak czytamy zaraz na samym początku tej księgi, w 1 rozdziale, w 3 wersecie, Jezus mówi: szczęśliwy ten, kto czyta, oraz ci, którzy słuchają słów proroctwa i trzymają się tego, co jest w nim napisane. Czas bowiem jest bliski. Czas bowiem jest bliski, ale szczęśliwy ten, kto słucha i ten, kto czyta. To jest naprawdę bardzo konkretne wezwanie do tego, żeby tę księgę studiować, o tę księgę rozważać, o tej księdze słuchać. To jest księga, którą podyktował Janowi Jezus Chrystus. To jest naprawdę niesamowity przywilej móc mówić o tym, móc słuchać o tym przez poprzednie 4 tygodnie i móc czytać i rozważać tę księgę. To jest 7 listów do aniołów. Jak mówił pastor Szymon w 1 kazaniu z tej serii, to jest, możemy rozumieć tych aniołów, tych posłańców, jako 7 pastorów czy biskupów, 7 przywódców, 7 zborów. Są to listy do 7 kościołów, ale bardzo konkretnie każdy list kończy się takim wezwaniem: kto ma uszy, niech wysłucha. Wszyscy chyba mamy uszy, także to są listy do każdego z nas, do mnie i do ciebie. Ja mam uszy i chcę słuchać. Mówiliśmy w tej serii o Efezie, kościele, który robi dobrze, ale zapomniał o swojej pierwszej miłości, który musi w sobie tę miłość na nowo rozpalić. Mówiliśmy o Smyrnie, czyli o kościele prześladowanym, o zborze, który jest poddawany niesamowitej presji, któremu Jezus chce przypomnieć przez ten list, że jest wierny. Mówiliśmy o Pergamonie, który miał problem z otaczającą go kulturą. Jezus napomina ten zbór, aby nie chodził na kompromisy. W końcu w zeszłym tygodniu mówiliśmy o Tiatyrze, kościele, który tolerował niewłaściwe wpływy w swoim obrębie i który Jezus skorygował, aby odważnie przeciwstawił się wrogowi. A dzisiaj będziemy mówili o Sardis, czyli, jak sugeruje tytuł, o kościele, który jest martwy. Na początek taka osobista wycieczka. Ja studiowałem historię, ale zawsze mówiłem sobie, że nie chcę mieć nic do czynienia z historią starożytną. Kocham moje cudowne średniowiecze. No a tutaj taka jest sytuacja, że ciągle o tej starożytności mówimy przy okazji tej Biblii. I dzisiaj trochę będzie o tej starożytności. Także jeżeli są tu rodzice, to tak, zachęcajcie swoje dzieci do nauki historii starożytnej, bo potem to pomaga przy pisaniu kazań. A przechodząc już do sedna, do kościoła, który jest martwy. To zacznijmy od tego, żeby dokładnie sobie przeczytać, co Jezus napisał za pośrednictwem Jana do tego kościoła. Księga Objawienia, 3 rozdział, wersety od 1 do 6. Do anioła kościoła w Sardis napisz: oto co mówi ten, który ma 7 duchów Bożych oraz 7 gwiazd. Wiem o twoich czynach. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale ty jesteś martwy. Obudź się, wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Przypomnij więc sobie, w jaki sposób przyjąłeś to, co usłyszałeś. Strzeż tego i opamiętaj się, bo jeśli
przestaniesz być czujny. Przyjdę jak złodziej. Nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą chodziły ze mną w bieli, dlatego, że są godne. Ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju życia. Przyznam się do niego wobec mojego ojca i jego aniołów. Kto ma uszy, niech wysłucha, co duch ogłasza kościołom. Na początek powiedzmy sobie kilka rzeczy o tym mieście, w którym mieści się ten umarły kościół, ten umarły zbór, Sardis. Miałem przyjemność w ogóle być w dwóch miejscach, które omawiamy. Byłem w Efezie i byłem w Sardis. I jest to miasto, które robi pewne wrażenie. Robi również wrażenie miejsca umarłego, o tym za chwilę. To było miasto, które było stolicą Królestwa Lidii. Wiele set lat przed Chrystusem. Ostatnim królem tego królestwa był niejaki Krezus, czyli mężczyzna, który od starożytności jest synonimem niewyobrażalnego, obrzydliwego wręcz bogactwa. I takie było Sardis. Sardis leżało nad złotonośną rzeką. Było dumne z niesamowitego przepychu, ze wspaniałych budowli, ze wspaniałej twierdzy, z bogactw, no po prostu Eldorado, można powiedzieć. Takie Kansas trochę starożytne. I ono przechodziło przez wiele set lat z rąk do rąk. Było właśnie najpierw stolicą Królestwa Lidyjskiego, później było częścią Persji, później Królestw Hellenistycznych, później za czasów, które omawiamy, było częścią Imperium Rzymskiego, ale zawsze, niezależnie od tego, było miastem niesamowicie bogatym i bardzo szczycącym się z tego bogactwa. Jego historia skończyła się, mógłbym poprosić teraz o zdjęcie, bo efektem tego bogactwa jest na przykład, to są najokazalsze ruiny, jakie są w tym momencie w Sardis. To nie jest żadna biblioteka, niesamowity ratusz, to jest gimnazjon, czyli tam mieściły się baseny, miejsca, gdzie ludzie sobie wypoczywali, rozciągali się i dbali o swoją kulturę fizyczną. A więc było to miejsce ważne, ale nie najważniejsze w tym mieście. Sardis było tak bogate, że również grzmina żydowska, która w nim się mieściła, była tak bogata, że zbudowała sobie największą w świecie starożytnym synagogę. Synagogę wielką jak boisko piłkarskie. A być może na tym zdjęciu tak nie wygląda, ale kiedy stoi się tam w środku, w tych ruinach, to naprawdę widać ogrom tego przedsięwzięcia. Ale miasto Sardis wygląda jak miasto umarłe. Naprawdę umarłe, w przeciwieństwie do Efezu, w którym kręcą się ono też jest ruinami, ale tam jest bardzo dużo turystów. W Sardis nie ma prawie nikogo i miasto jest naprawdę umarłe. Jego historia skończyła się w roku 1402, kiedy podbili je Turcy. I w objawieniu w trzecim rozdziale, przepraszam, w pierwszym wersecie, tylko w drugiej jego części, Jezus mówi: wiem o twoich czynach. Nosisz imię głoszące, że żyjesz, ale ty jesteś martwy. To miasto jest naprawdę martwe dziś, a zbór, który był w tym niesamowicie bogatym mieście, był martwy około 95 roku, wtedy, kiedy Jezus za pośrednictwem Jana kierował te słowa do tego zboru. Jezus nie mówi: wyglądasz, jakbyś był martwy. Wydaje mi się, że jesteś martwy. Jesteś trochę żywy, trochę martwy. Mówi: jesteś martwy, a słowo, którego używa w oryginale, znaczy, uwaga, martwy. Dokładnie martwy. Wow. A więc jest sobie jakiś szyld, kościół w Sardis. Może nawet na dzisiejsze realia świeciłby się. To byłby taki neon ledon. No więc jest jakaś społeczność, która się regularnie tam spotyka. Ja widziałem nawet ruiny jakiegoś budynku, jakiegoś kościoła chrześcijańskiego w Sardis, prawdopodobnie późniejszego niż ta społeczność, do której pisze Jezus, ale jest jakiś budynek, jest jakaś społeczność bardzo konkretna, która przychodzi, może się nawet modli, może nawet śpiewa.
Na pewno inni wiedzą o tym, że jest tam ten kościół, ale to wszystko jest martwe. W tym wszystkim nie ma życia. I ten zbór nie jest tak jak zbór w Efezie. Robi coś dobrze, ale musi sobie przypomnieć o swojej pierwszej miłości, rozbudzić na nowo w sobie jakiś żar. Nie. Ten zbór nie jest tak jak te pozostałe kościoły wspomniane przez Jezusa w tych listach, uciskany. Nie jest poddawany niesamowitej presji. Nic takiego się nie dzieje. Nawet nie widać szczególnie, żeby kultura, która otacza ten kościół, ten zbór, była jakkolwiek dla niego niewygodna. Żeby w tym zborze była jakakolwiek refleksja nad tym, czy iść z prądem kultury, pod prąd kultury. I to jest w ogóle bardzo zastanawiające samo w sobie, ponieważ Sardis było takim światowym centrum kultu bogini Kybele, czczonej pod postacią czarnego kamienia. I w tym centrum jest kościół, który w ogóle się nie zastanawia, czy iść pod prąd tej kulturze, czy z tą kulturą. Być może dlatego, że ten kult bogini Kybele nie był tak opresyjny w sensie fizycznym, w sensie utraty życia, jak kult cesarzy rzymskich. Więc był wygodny dla tych chrześcijan, którzy tam żyli. Ale oni kompletnie nie podejmowali nawet na ten temat żadnej refleksji. Ten zbór jest po prostu martwy. I nie dosięgają go żadne prześladowania i uciski, no bo co może grozić cesarzowi ze strony martwego? Co go obchodzi martwy? Co się będzie nim przejmował? I w sensie duchowym nie dosięgają go żadne uciski i prześladowania, no bo co diabłu może zrobić martwy? Martwi nie robią problemów. Diabeł próbuje przeszkodzić tym, którzy aktywnie działają. Diabeł dotyka tych, i to widać w tych poprzednich kościołach, którzy starają się, którzy robią dobre rzeczy, którzy wierzą. Ale martwy kościół nic mu nie może zrobić. W drugim wersie swojego listu Jezus mówi tak, objawienie 3:2. Obudź się, wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. No i to jest pozorny paradoks. Jesteś martwy, obudź się. Ale są takie miejsca w Biblii, w których Jezus celowo ludzi fizycznie martwych określa jako ludzi śpiących. Na przykład jest taka sytuacja, gdy przełożony z synagogi wzywa Jezusa, prosi Jezusa o pomoc do swojej chorej córki. Łukasza, 8 rozdział, 52 werset. W domu wszyscy płakali i na znak żałoby po dziewczynce bili się w pierś. Przestańcie płakać, powiedział do nich Jezus. Ona nie umarła, tylko śpi. Albo kiedy Jezus dowiedział się o śmierci Łazarza w Ewangelii Jana w 11 rozdziale, czytamy, po tych słowach dodał, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy uczniowie powiedzieli, Panie, skoro zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak miał na myśli jego śmierć. Oni natomiast myśleli, że mówi o zwykłym śnie. Wtedy Jezus powiedział im wyraźnie, Łazarz umarł. Dlaczego Jezus używa tak paradoksalnego zestawienia? Prawdziwej śmierci i snu. Bo mówi do kościoła w Sardis i do wszystkich innych kościołów, które są wymienione z imienia w Księdze Apokalipsy. Ale mówi również do kościoła dom. I mówi do mnie i do ciebie, ponieważ kieruje te słowa w każdym liście, kto ma uszy, niech słucha. Obudź się, powstań z martwych, bo ze mną wszystko jest możliwe. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Jeżeli jesteś w miejscu śmierci, jakikolwiek obszar w twoim życiu, można by tak określić. Może nie żyje twoje małżeństwo. Może nie żyje twoja sytuacja zawodowa. Może twoje finanse, może musiałeś ogłosić bankructwo, może twoja firma właśnie umarła. Może umarł ktoś bliski, a razem z nim część twojego serca. Jezus mówi, obudź się, powstań z martwych, wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Bo cokolwiek w twoim życiu jest w stanie śmierci, to ze mną nie ma rzeczy niemożliwych.
Jeszcze raz. Obudź się, wzmocnij to, co jeszcze pozostało i bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, aby twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. No i teraz przechodzimy do rzeczy super praktycznych, bo teraz będzie praktyczny przewodnik, jak żyć, skoro jest się umarłym. I jest banalna, bardzo prosta zasada. Żeby żyć, trzeba jeść i pić. Można zapisać i podkreślić. To jest tak banalne, a bardzo często o tym zapominamy. No więc jeszcze bardziej praktycznie, ta część kazania, która teraz nastąpi, to będzie poradnik zdrowego żywienia. Ja aż jestem sam zdziwiony, że ja to mówię, bo ja nie jestem osobą, która ma przynajmniej taką reputację zdrowo odżywiającej się. Taka sytuacja się zdarzyła przez ostatni tydzień, a dokładnie tydzień temu, że taki wirus, rotawirus się nazywa, zaatakował moje dziecko. Po jednym dniu męczenia Nelly stwierdził, że potrzebuje większego organizmu, zaatakował mnie. No i zaatakował mnie na tydzień. Ja dopiero w piątek zjadłem normalny posiłek. Strasznie mnie ten wirus wymęczył, ale poza tymi wszystkimi przykrymi rzeczami, o których wam nie będę opowiadał, to spowodował, że mój żołądek zrobił się jak mały orzeszek. Ja naprawdę nic więcej niż jeden mały gryzek bułki dziennie nie byłem w stanie zjeść. No więc dostarczałem mojemu organizmowi prawdopodobnie jakieś takie podstawowe, małe, minimalne wartości energetyczne, które pozwalały mi ten tydzień przeżyć. A może mój organizm zaczął czerpać z tego, co kiedyś tam niby zmagazynował. No ale to niby było życie? Ale co to było za życie? Zwłaszcza jak pastor powiedział mi, ale dzisiaj pyszną pizzę jadłem. A ja byłem na bułeczce i nawet masłem jej nie mogłem posmarować. Co to było za życie? W tym nie było pełni życia. Żeby żyć, trzeba jeść. Ale nie jest ważne, żeby jeść tak po prostu. Trzeba jeszcze jeść konkretne rzeczy. I kiedy zdasz sobie sprawę, że odżywiasz się niezdrowo, to kompletnie nie o to chodzi, żebyś odstawił to, co jakby nie jest rozwiązaniem, jeżeli odstawisz to, co jest niezdrowego w twoim życiu. Jeżeli zidentyfikujesz w swoim życiu jakieś złe postępowanie, to nie chodzi tylko o to, żeby to złe postępowanie odstawić. Ja na przykład, i tutaj muszę się przyznać do bardzo dużej słabości w moim życiu, mam taką słabość, która się nazywa Coca-Cola. Bardzo dużo coli piję. No i jak postanowiłem, że tą kolę odstawię, to ją odstawiłem i byłem taki strasznie z siebie dumny, ale tak mnie głowa zaczęła boleć strasznie. I tak mnie po prostu aż w kościach zaczęła mówić, co jest w tej coli, że ja bez niej się tak źle czuję. A okazało się, że ja byłem tak dumny z tego, że ja odstawiłem kolę, że zapomniałem pić. I nie piłem nic innego. Skoro nie piłem coli, nie piłem nic innego i się odwodniłem. Głowa mnie bolała, nie byłem w stanie funkcjonować, no ale odstawiłem kolę. No tylko, że chodzi o to, że jeżeli odstawiasz w swoim życiu niezdrowe posiłki, niezdrowe picie, albo odstawiasz w swoim życiu niezdrowe towarzystwo, niezdrowe nawyki, odstawiasz ze swojego życia grzech, to musisz, żeby żyć, jeść i pić coś wartościowego. Musisz te niezdrowe rzeczy zastąpić czymś zdrowym i wartościowym. I badania mówią, a mówiąc badania, to tak naprawdę Google tak mówi, że bez jedzenia dorosły, zdrowy człowiek, mężczyzna w kwiecie wieku, bez żadnych takich trudów około tej sytuacji, jest w stanie przeżyć miesiąc, maksymalnie miesiąc. Ale bez picia maksymalnie kilka dni. A więc zacznijmy od picia. Żeby jeść, trzeba pić. Przypominacie sobie może taką rozmowę Jezusa z Samarytanką, kiedy mówi jej, że może jej dać lepszej wody niż tej, którą ona mu może dać. Ona mówi, Panie, ale ty nie masz nawet czerpaka. W Ewangelii Jana 4:14 Jezus mówi, lecz ten, kto się napije mojej wody, nie zazna pragnienia na wieki. Woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej życiem wiecznym. W każdym z tych 7 listów do kościołów Jezus przedstawia się inaczej. Jezus mówi o sobie inaczej.
I za każdym razem te atrybuty, którymi się opisuje, to tak naprawdę jest zaadresowanie bardzo konkretnego problemu, jaki jest w życiu tej społeczności. I bardzo konkretnej recepty na zmianę tego niedobrego położenia. Księga Objawienia 3:1. Do anioła kościoła w Sardis napisz oto, co mówi ten, który ma 7 duchów bożych oraz 7 gwiazd. I niezależnie od interpretacji, bo tu bibliści się spierają, dlaczego 7, to zdecydowana większość biblistów, egzegetów jest pewna, że 7 duchów bożych to symbol Ducha Świętego. Podobnie jak woda, o której mówi Jezus do Samarytanki. W liście do Rzymian Paweł pisze w 8 rozdziale, w 11 wersecie: jeśli zaś mieszka w was duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Powiedziałem, że dziś będzie o moim najlepszym przyjacielu, o Duchu Świętym, który jest moim najlepszym przyjacielem. Bo można prowadzić naprawdę bardzo dobre i uporządkowane życie. Tak zwane dobre życie. I nawet się bardzo dobrymi zasadami kierować. Postępować zgodnie z tymi zasadami, starać się usilnie, ale jeżeli nie ma w moim, twoim życiu albo w życiu takiego kościoła jak zbór w Sardis, relacji prawdziwej, żywej relacji z Duchem Świętym, to po prostu zwyczajnie tam nie ma życia. Pierwsza z bardzo brutalnych prawd dzisiejszego dnia jest taka, że bez Ducha Świętego nie ma życia. To jest to picie, to jest ta woda żywa, którą musisz zastąpić wszystko to, co jest złe i co możesz odstawić. Ale życie zacznie się dopiero wtedy, kiedy przyjmiesz Ducha Świętego. To, co Kościół w Sardis zapomniał zrobić, aby je ożywić, być może po odstawieniu różnych kultów pogańskich i tych wszystkich złych rzeczy, to zaproszenie do siebie Ducha Świętego. Ja przez większość mojego życia, tak się nieszczęśliwie złożyło, że nie miałem nawet pojęcia o tym, że można mieć relację, żywą relację z prawdziwą osobą, takim wspaniałym przyjacielem, najlepszym doradcą, tak delikatną, subtelną osobą, osobą tak kochającą, osobą tak zainteresowaną moją osobą jak Duch Święty. Ale odkąd go poznałem, to ja sobie bez Ducha Świętego życia nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie życia, nie wyobrażam sobie dnia bez tego cichego szeptu, który nawet jest mnie w stanie odwieść od nieprzemyślanych zakupów. Ostatnio Duch Święty wyprowadził mnie, naprawdę, mówię poważnie, z przymierzalni. Usłyszałem, odłóż to, to ci nie jest potrzebne. I wiesz co, możesz w bardzo prosty sposób dokonać ewaluacji tego, na ile jesteś w swoim życiu żywy, a na ile jesteś martwy. Ile jest w twoim życiu życia i Ducha Świętego, a na ile jest w twoim życiu śmierci. W liście do Galacjan, w 5 rozdziale, w wersetach 22-23 padają takie słynne słowa. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Jeszcze raz. Owoc ducha. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i powściągliwość. I teraz dokonaj ewaluacji, dokonaj sprawdzenia. Jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz. Nie możesz sobie wybrać jednej z tych rzeczy, bo to jest jeden kompatybilny, nierozerwalny owoc. Jeden. Te wszystkie rzeczy, te wszystkie atrybuty składają się na jeden owoc. I teraz dokonaj sprawdzenia. Czy w moim życiu jest więcej miłości niż było wczoraj?
A tym samym, czy zmierzam w stronę życia, czy bliżej jest mi do śmierci? Czy w moim życiu jest więcej radości niż wczoraj, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i powściągliwości? I teraz, no idealnie by było, gdyby nie było tak, że na przykład no, miłości jest więcej, ale uprzejmości jest mniej. Albo pokoju jest mniej, ale cierpliwości jest więcej. Chodzi raczej o to, żeby móc powiedzieć, że wczoraj było mniej miłości, ale jutro będzie więcej miłości i tak samo dobroci i tych wszystkich innych atrybutów, które składają się na owoc Ducha Świętego. I wiecie co? I przenosząc to z takiego poziomu indywidualnego na poziom całej społeczności, to właśnie ta ewaluacja dotycząca miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności i powściągliwości jest dla mnie największym, najlepszym dowodem na to, że Duch Święty jest obecny w tej społeczności. W Kościele Dom jest widoczny owoc Ducha Świętego namacalnie, absolutnie i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Ale nie dlatego, że składamy się z takich wspaniałych jednostek, tylko dlatego, że pomiędzy tymi jednostkami porusza się Duch Święty. Żeby było troszeczkę bardziej konfrontująco, to kilka wersetów wcześniej Paweł pisze tak w 5 rozdziale 19-21. Wiadomo, co bierze się z ciała. Nierząd, nieczystość, rozpusta, oddawanie czci bożyszczom, wróżbiarstwo, wrogość, kłótliwość, zazdrość, porywczość, zaczepność, krnąbrność, brak troski o jedność, zawiść, chęć mordu, pijaństwo, rozpasanie i tym podobne. Zapowiadam wam teraz, tak jak czyniłem to wcześniej, że ci, którzy się tych rzeczy dopuszczają, nie odziedziczą Królestwa Bożego. No i znowu, można dokonać ewaluacji, sprawdzenia. Czy dzisiaj jest we mnie, nie brnijmy może w pijaństwo, chęć mordu, ale porywczość, zazdrość, kłótliwość? Czy na pewno, jak ja dokonałem wczoraj, jeszcze wieczorem tej ewaluacji, to mi wyszło, że jednak zaczepności we mnie jest sporo. Magda świadkiem. No i teraz. To również jest pewnego rodzaju papierek lakmusowy. W którą stronę zmierzam? Czy zmierzam w stronę życia, czy w stronę śmierci? Czy zbliżam się bardziej do tego, by podbudowywać, hołubić mojego fizycznego, cielesnego człowieka, czy duchowego, czy dopuszczać do mojego życia Ducha Świętego? A może jesteś w takim miejscu w swoim życiu, że ty w ogóle jeszcze nie słyszałeś o Duchu Świętym? Albo słyszałeś i zupełnie nie masz pomysłu, jak w takim razie ten stan zmienić. No chcesz. Chcesz mieć relację z Duchem Świętym. I tu jest druga bardzo prosta prawda, tak jak ta, że żeby żyć, trzeba jeść i pić. Co zrobić, żeby Duch Święty przyszedł, pomagał, był tym niesamowitym przyjacielem? Poproś. Tylko i wyłącznie poproś. W Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale od 9 do 13 wersetu czytamy tak. Jezus mówi do uczniów. I ja wam mówię, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto puka, temu otworzą. Który z was, ojców, gdy syn go prosi o rybę, zamiast ryby daje mu węża, albo gdy poprosi o jajko, daje mu skorpiona? Skoro więc wy, chociaż źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Proście, a będzie wam dany. Pukajcie, otworzą wam. Nie dotyczy, nie wiem, PlayStation, lepszego samochodu. Dotyczy Ducha Świętego. To jest sposób na to, jak dostąpić zaszczytu, możliwości, relacji, która naprawdę odmienia rzeczywistość i prowadzi ze śmierci do życia. I chciałem wam w tym momencie, najpierw pozwólcie, że jednak napełnię płyny.
bo żeby żyć, trzeba pić. Ale również można przyjmować pewne suplementy diety. Na przykład w naszej księgarni są fantastyczne książki o Duchu Świętym, które mnie bardzo pomogły w rozwijaniu tej relacji. Ja wam tutaj ich wszystkich nie będę reklamował, tylko tak nimi pomacham. Możecie się zgłosić do Martynki, która dzisiaj bardzo chętnie wam te wszystkie książki pokaże. Możecie również sięgnąć na przykład do naszego YouTube'a, bo tam jest specjalna playlista, specjalna zakładka, która gromadzi serię kazań o Duchu Świętym. Tę ostatnią o owocu Ducha Świętego z wakacji roku 2021, ale również wcześniejsze serie. Możecie również na SoundCloudzie pod tym streamem znajdziecie link do serii kazań właśnie o owocu Ducha Świętego. Dokonać takiego swojego domowego, takiej suplementacji tej najpotrzebniejszej diety i rozważać ten owoc Ducha Świętego, te wersety z listu do Galacjan samodzielnie. Do czego bardzo was zachęcam. A skoro mówiliśmy o piciu, a żeby żyć trzeba pić i trzeba jeść, to teraz porozmawiajmy o jedzeniu. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 4 werset. Jezus odpowiedział, w domyśle diabłu, jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. W drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, w 16 i 17 wersecie czytamy natomiast: całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dzieła. Do prawidłowego życia jest potrzebne regularne, syte, bogate we wszystkie składniki odżywcze jedzenie. Regularne przyjmowanie duchowego jedzenia jest również zaspokojeniem takiej bardzo podstawowej naszej potrzeby. Bo można oczywiście jeść fast foody, ale nie da się przeżyć na samych fast foodach. Nie da się również najeść na zapas. Nie da się zjeść raz w tygodniu na cały tydzień. Nie da się zjeść raz w miesiącu na cały miesiąc. To musi być regularne jedzenie. Ja na przykład przyznaję się, że mam słabość do pewnych fast foodów. A zwłaszcza, że tu po drodze, nieważne, jest taka restauracja. Ale w sensie duchowym również mam skłonność do fast foodów. Na przykład mam swoje ulubione kanały na YouTubie. One same w sobie nie są złe. Ale wieczorem zamiast oglądać kanał sportowy, powinienem sięgnąć po inny posiłek. I niezależnie od tego, że mam skłonność do tych fast foodów, które gdzieś tam czasem mi wpadają do mojego jadłospisu, tego fizycznego i tego duchowego, to co mnie buduje, to co mnie konstytuuje, to co sprawia, że jestem, że żyję, to jest bogata we wszystkie podstawowe, najważniejsze minerały i te składniki, bogata, syta dieta oparta na Słowie Bożym, na duchowym posiłku, codziennej lekturze, napełnianiu się Słowem Bożym. Stała i regularna. Może być taka pokusa, żeby powiedzieć sobie, no ale po co ja mam czytać to 10 raz? Przecież ja to już czytałem. Przecież ja czytałem ten list do Galacjan. Przecież ja czytałem już to objawienie. A teraz wyobraź sobie taką sytuację, że stawiam przed tobą michę pożywnego jedzenia, bardzo kalorycznego, bardzo dobrego, które może zapewnić ci przetrwanie, bo zapewnia te wszystkie podstawowe składniki, a ty mówisz, nie, dziękuję, ja już to kiedyś jadłem. Nie potrzebuję dzisiaj, nie, ja już to jadłem, ja już nie potrzebuję tego jeść. To by było bez sensu. No potrzebujesz to zjeść, niezależnie od tego, że kiedyś już jadłeś parówkę, potrzebujesz raz na jakiś czas zjeść parówkę. Nie możesz powiedzieć, ja już kiedyś jadłem śniadanie, jak miałem 2 lata, a więcej śniadań nie potrzebuję. No i dokładnie tak samo jest z Biblią. Nie możesz powiedzieć, ja już to kiedyś czytałem, bo skąd wiesz, co Duch Święty chce dzisiaj do ciebie powiedzieć przez ten konkretny fragment? Zaryzykuj.
Nie da się na dłuższą metę żyć na jednym posiłku dziennie. Próbowałem. Próbowałem żyć bez śniadań. Bardzo ciężko jest mi się zmusić do tego, żeby jeść rano. Ale na dłuższą metę to jest bardzo uciążliwe i niezdrowe. Nie da się jeść jednego posiłku tygodniowo. To jest po prostu na dłuższą metę fizycznie niemożliwe i niebezpieczne. I tak samo nie wystarczy śniadanie, czyli jedna porcja Biblii dziennie. Naprawdę, uwierz mi, to nie wystarczy. Nie wystarczą trzy wersety na śniadanie. Wyobraź sobie, jak prężny może być twój duchowy człowiek, a razem z nim twój fizyczny człowiek, jeżeli będzie dostawał duchowy posiłek w postaci Słowa Bożego na śniadanie, na drugie śniadanie, na obiad, na podwieczorek i na kolację. I uwaga, kolejna bardzo prosta i niesamowita zasada. Nic złego w podjadaniu między posiłkami takiego pokarmu. W tym wypadku można podjadać pomiędzy posiłkami. W nocy też. I chciałem się z wami podzielić jeszcze taką sytuacją. Dzisiaj na odprawie, na naszej porannej modlitwie, trochę mówiła o tym Katia. Nasze życie bardzo często przypomina nie sprint, tylko jest biegiem długodystansowym, ekstremalnym, maratonem. Mój tata biega maratony. I ja wczoraj chwilę z nim tam porozmawiałem, żeby mi dokładnie opowiedział, jak to tam jest, żebym nic głupiego nie powiedział. Bo ja nie biegam maratonów. Na ten długodystansowy bieg, na ten bieg ekstremalny, kilkugodzinny, 3,5-4-godzinny, mój tata nie bierze ze sobą lodówki na plecy. Nie pakuje obiadu do plecaka. I tego się wczoraj nie dowiedziałem, to wiedziałem. Ale bierze ze sobą takie małe energetyczne żele albo małe energetyczne batony, które w czasie tego biegu, czyli takie małe porcje, nie całe posiłki, małe porcje. Bo w czasie tego ekstremalnego biegu, mega kluczowe dla twojego nie tylko zdrowia, ale i życia, jest to, żebyś nie dopuściła do sytuacji, że jesteś głodny. Bo to po prostu w pewnym momencie może się okazać, twoje nogi po prostu staną i nie będziesz biec dalej. Nie możesz, jak jesteś głodny, to jest już za późno. Raz na jakiś czas, tak z rozsądku, musisz wyciągnąć ten żel i go spożyć. Taką małą porcję. I ja mam przy sobie takie porcje, takie żele energetyczne w postaci nauczonych na pamięć wersetów z Biblii, które służą jako broń przeciwko atakom złego, przeciwko niepokojowi, przeciwko chorobie i każdej okoliczności, jaka w życiu może cię spotkać. W kościele dziecięcym uczymy nasze dzieci kościoła dom, wersetów na pamięć. Ubezpieczamy je na ten maraton, w te małe porcje takiego żelu energetycznego. Wcale to nie są niepowiązane ze sobą wyabstrahowane jakieś pojedyncze myśli. To nie są aforyzmy, to nie są złote myśli, to nie są jakieś niesamowite cytaty. To jest żywe, natchnione słowo Jezusa Chrystusa, które jest ci potrzebne do tego, żeby przeżyć ten maraton. Ja osobiście też jestem fanem takich posiłków instant. No trudno. Ale w sensie duchowym również mam posiłki instant, czyli coś więcej niż pojedynczy werset. Historie bohaterów wiary, biblijnych bohaterów, królów, proroków, albo tak jak ostatnio mówiliśmy, niezwykłych kobiet, jak Maria z Magdali, które mogę zastosować, odnieść, zastanowić się, jak ja bym postąpił albo co powinienem zrobić w tym momencie, w którym aktualnie spotyka mnie jakaś trudna sytuacja. I wiecie co? Powiem wam coś jeszcze o maratonach. Najpierw jeszcze taka myśl, że Jezus nie kieruje swoich listów tylko do pojedynczych ludzi, prawda? Kieruje je do całych społeczności, do zborów.
Mój tata, kiedy biegnie w maratonie, to nie biega po jakimś odludziu. Bo no, z jednej strony to by było głupie, bo nie mógłby się tym pochwalić, bo niby go nie widział, ale z drugiej strony to byłoby niebezpieczne. Kiedy on biegnie, biegną razem z nim inni ludzie. Jest cały ten staff, wszyscy ci ludzie, którzy zorganizowali ten maraton. Jest profesjonalna, przeszkolona pomoc medyczna. No i jest jeszcze coś fajnego, ponieważ zawsze, kiedy mój tata biegnie maraton, moja mama przemieszcza się wzdłuż trasy tego maratonu komunikacją miejską, żeby na konkretnych, cyklicznych odcinkach tego maratonu podać mu wodę, dodać mu tych żeli, zrobić mu zdjęcie, dopingować go i dodawać mu otuchy. Jezus nie kieruje swoich listów do pojedynczych ludzi, tylko do całych zborów. Bo nawet jeśli to, co teraz powiem, zabrzmi radykalnie i nietolerancyjnie, to bez Kościoła nie ma życia. Nie ma życia poza Kościołem. Możesz się z tym w tym momencie nie zgadzać, ale przetraw to, porozmawiamy o tym razem z Mikołajem na męskim spotkaniu. Porozmawiaj o tym z kobietami na kobiecym spotkaniu w tym tygodniu. I jeszcze raz, naprawdę, realnie, poza Kościołem nie ma życia. Poza Kościołem jest niebezpiecznie. W każdym możliwym sensie. Fizycznie, psychicznie, emocjonalnie, duchowo. Poza Kościołem nie ma życia. Kiedy Jezus mówi do zboru w Sardis o tym, że jest martwy, że zbór Sardis jest martwy, mówi jednak do nich również tak. Lecz masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godne. Ten, kto zwycięży, podobnie założy białe szaty. Jego imienia na pewno nie wymarzę ze zwoju życia. Przyznam się do niego wobec mojego ojca i jego aniołów. Poza tym, że jest to niesamowita obietnica, to warto zwrócić uwagę na to, że Jezus mówi, pośród ciebie są ludzie, na których możesz spojrzeć, którzy mogą być dla ciebie punktem odniesienia, którzy mogą być dla ciebie zachętą, którzy mogą być dla ciebie wzorem, którzy będą podnosili ci poprzeczkę. A kim są ci ludzie? To jest Kościół. To jest ten prawdziwy Kościół, bo tak naprawdę w tym zborze w Sardis Kościołem są ci, o których właśnie tutaj teraz przeczytałem, bo oni najwyraźniej mają relację z Duchem Świętym, bo oni najwyraźniej napełniają się tym pokarmem, który jest właściwy. A skoro w kościele w Sardis są ci ludzie, to teraz zachęcam cię, rozejrzyj się. W lewo, w prawo. Obok ciebie są ludzie, którzy będą chodzić w białych szatach. Naprawdę. Którzy mogą podnosić twoje ręce, ale mogą ci również podnosić poprzeczkę. I bardzo często będą to robić. Dla twojego dobra. Bo poza kościołem jest niebezpiecznie. A tu nawet jeżeli ktoś cię koryguje i napomina, cały czas jest bezpiecznie. Teraz chętnie poprosiłbym już zespół na scenę. Bo zupełnie na koniec słowo, które Jezus używa, mówiąc do zboru w Sardis, obudź się. Słowo, które tak paradoksalnie jest zestawione z tym stanem bycia martwym. To jest po grecku gregoron, które znaczy obudź się, ale również bądź czujny. Kiedy Jezus do tego mówi, bo jeśli przestaniesz być czujny, przyjdę jak złodziej, to dla nas jest to czytelne w kontekście biblijnym, ale dla ludzi w Sardis, tych wierzących, tych zborów Sardis, jak i całej społeczności Kościoła Sardis, to jest doskonale identyfikowalny kod kulturowy. Sardis to Sardis, które było tym bogatym miastem rządzonym przez króla Krezusa,
upadło w roku 546 przed naszą erą, przed potęgą perską, przed potęgą króla Cyrusa. Sardis wydawało się miastem nie do zdobycia. Było bogate, ale miało też niesamowitą twierdzę. Na szczycie bardzo stromej góry stały obwarowania, które naprawdę wydawały się nie do zdobycia. I Cyrus wysłał jednego ze swoich żołnierzy tylko do tego, żeby nie atakował tego muru, tylko obserwował, żeby patrzył na obrońców, którzy na tym murze się zgromadzili. I wyobraźcie sobie taką sytuację, że jeden z tych obrońców, opisuje to historyk grecki Herodot. Jeden z tych obrońców w pewnym momencie spadł, tak się wychylił, że spadł mu hełm. I ku zdziwieniu tego faceta, który patrzył, cały czas obserwował tych obrońców, ten człowiek, któremu spadł hełm, nie wziął jakiejś drabiny, nie spuścił liny, nie poszedł dookoła tych murów. Nie, on po prostu nagle pojawił się po drugiej stronie muru. Bo okazało się, że ten mur, raz, jest zbudowany z gliny, dwa, ma jedno takie miejsce, które jest takim przejściem, tajnym przejściem, ale w tym momencie ten człowiek je wyśledził. I tego dnia Cyrus i cała armia perska weszła tym wejściem i zdobyła Sardis i pokonała to niezdobyte miasto. Przez nieuważność jednego człowieka, przez brak czujności jednego człowieka upadło całe miasto. Prorok Izajasz pisze również o murach i o innych czujnych stróżach tym razem. W księdze proroka Izajasza w 62 rozdziale w 6 i 7 wersecie czytamy tak. Na twoich murach, Jerozolimo, postawiłem stróżów, dzień i noc, nigdy nie umilkną. Wy, którzy powołujecie się na Pana, odmówcie sobie wytchnienia i nie dajcie Jemu wytchnienia, dopóki nie umocni i nie uczyni Jerozolimy pieśnią chwały dla ziemi. Odmówcie sobie wytchnienia. Wy wszyscy, którzy powołujecie się na Pana, odmówcie sobie wytchnienia, bądźcie czujni, obudźcie się, powstańcie z martwych, ale co jest równie ważne, nie dajcie Jemu wytchnienia, bo Bóg tak bardzo lubi, kiedy Mu się naprzykrzasz, kiedy mówisz, Boże, ja jeszcze o to proszę, Boże, potrzebuję w tym pomocy. Nie daj Bogu wytchnienia. W relacji z Nim, w nieustającej modlitwie i w zabieganiu, w byciu aktywnym i udowadnianiu, że jesteś żywy. Umarły nie będzie zabiegał, a żywy ma tę jedną nad nim przewagę, że zabiegać może. Tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, wracamy do Ciebie, idziemy do Ciebie, biegniemy. To jest postawa, która się Bogu podoba. Nie dawajcie Jemu wytchnienia, dopóki. I tu trzy kropki. Nie dawaj Bogu wytchnienia, dopóki nie zdarzy się to, czego spełnienia w swoim życiu oczekujesz. I udowodnij sobie i Jemu, że jesteś żywy, a nie martwy. Bądź aktywny i zabiegaj w poszukiwaniu Jego obecności, w przebywaniu z Nim, w zacieśnianiu tej relacji, tej żywej relacji, w modlitwie, bo bez tego nie ma życia. Chciałbym, żebyście teraz wstali, żebyśmy razem pomodlili się, żebyśmy teraz właśnie zabiegali i nie dawali Mu wytchnienia. Bo tylko w ten sposób, niezależnie od tego, w jakim miejscu się znajdujemy i jakie fragmenty naszego życia zmierzają w stronę śmierci, tylko w ten sposób możemy zbliżać się w stronę życia. Dobry Panie Jezu, tak bardzo dziękuję Ci za każdą osobę, która jest tutaj dzisiaj na tym miejscu. I chociaż być może nawet ta osoba o tym nie wie, to w ten sposób przynajmniej zaczyna zabiegać, przynajmniej zaczyna
biec w Twoim kierunku. Tak bardzo dziękuję Ci za tych wszystkich, którzy wytrwale biegną w tym maratonie. Którzy pielęgnują w Twoim życiu to przekonanie, że Ty, Duchu Święty, jesteś najlepszym, najwspanialszym przyjacielem. Tak bardzo, bardzo Cię proszę, Panie, abyś dla każdego z nas był dzisiaj wytchnieniem, był dzisiaj pocieszycielem, był dzisiaj tym obiecanym, najlepszym doradcą. Tak bardzo, Panie, Ci dziękuję za to, że to Ty jesteś tą odpowiedzią na wszelki stan braku życia, na wszelką martwotę. Tak bardzo Ci za to dziękuję i tak bardzo proszę Cię o to, żebyś teraz, w czasie tej ostatniej piosenki, potężnie poruszał się pomiędzy Twoim ludem, zgromadzonym tutaj na Gotarda 16. Tak bardzo, bardzo Cię kochamy i tak bardzo Ciebie potrzebujemy do tego, żeby żyć. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.